Cześć wszystkim, pozdrawiam, Wojtek z polskazwiedza.pl, jestem w Salzburgu, a dokładnie camping Nordsam, świetne miejsce, żeby tutaj przyjechać, spędzić noc albo więcej dni, zależy jak długo chcecie zwiedzać Salzburg, my byliśmy tu jedną noc, teraz jedziemy dalej, już wam pokazuję jak ten camping wygląda. Camping Nordsam, świetne miejsce, wąskie drogi, ale nie powinniście mieć problemu z przyjazdem tutaj. Bardzo dużo miejsc. Tu się na chwilkę parkuje, jeśli chcecie od razu iść do recepcji. Recepcja jeszcze na od 8 do 12, potem od 16 do 20, mam wrażenie, zaraz zobaczymy. Ale jak będziecie pomiędzy, po prostu znajdźcie sobie miejsce. Zaparkujcie samochód od 16 do 19. Czyli recepcja zaczyna od 8 do 12. 16, 19. Szlabany są zamykane między 23 a 8 rano, więc też tutaj weźcie to pod uwagę. I teren jest olbrzymi, miejsc do parkowania jest bardzo dużo, więc bez problemu, myślę, znajdziecie miejsce. Choć my jesteśmy we wrześniu, nie wiem jak tu jest w wakacje, pewnie trzeba wcześniej rezerwować. Jest też basen, tylko dzisiaj jest troszkę zimno, ale basen jest czynny. 9, 12, 14, 19, teraz już nie. Pewnie dlatego, że jest wrzesień, ale miejsc jest dużo. Bardzo fajne, że każde jest odgrodzone, więc tutaj nie ma problemu na jakąś prywatność. Są duże miejsca, spójrzcie, bez problemu. Nawet większym kamperem przyjedziecie, zaparkujecie. Są skrzynki oczywiście z prądem. Wi-Fi jest płatne, nie używałem, więc nie wiem jak się sprawuje, ale korzystałem z prądu. Tu jest nasz samochodzik, zauważcie sobie, tutaj zaparkowaliśmy. Skrzynki są tylko nie na 230, tylko musicie mieć przejściówkę, bo możecie podłączyć się tylko takim wejściem. My akurat kupiliśmy przejściówkę, więc nie ma problemu. Podłączyliśmy się, potem już tylko zwykły przedłużacz i do samochodu pociągnęliśmy kabel, więc wejście właśnie takie i spójrzcie. Dużo jest alej, można parkować, wybieracie gdzie chcecie. My chcieliśmy akurat tutaj, ale możecie sobie pokrążyć, posprawdzać i wybrać miejsce dla siebie. Sanitariaty są duże, jest co najmniej kilka prysznicy, toalety, miejsce do mycia naczyń, jest miejsce, gdzie możecie wyrzucić wszystkie swoje śmiecie. Widziałem, ktoś tam jechał z toaletą chemiczną. Pewnie gdzieś tu też jest miejsce na zrzut. O i spójrzcie. Są te skrzynki, więc ludzie się popodłączali swoje kampery i mają. O, to są szerokie miejsca, więc pod tym względem naprawdę można tutaj bez problemu zaparkować wygodnie. Dobra, pokażę wam jeszcze te sanitariaty. I by było spaceru na tyle. Tutaj są śmietniki. Więc w samym Salzburgu, nawet jak wjeżdżaliśmy, był pokazany, że jest zakaz kamperowania na dziko. Dlatego ten kemping jest, myślę, spoko opcją. Spójrzcie, jest bardzo dużo tutaj kranów, zlewów. Możecie bez problemu umyć swoje naczynia. Są też pralki. 5 euro kosztuje pranie. Tak to wygląda. Jeszcze wam pokażę. Tutaj możecie uzupełnić swoją wodę. I tu są zasady też campingu. Można nawet zamówić sobie bułeczki. Jest autobus 23. Faktycznie nim jechaliśmy do Salzburga. Bilet kosztuje 2,20 w automacie, u samego kierowcy 3 euro. Można też kupić w recepcji za 4,5 euro całodniowy bilet. Tylko musicie być albo przed 12, albo po 16, bo inaczej recepcja jest nieczynna. Dlatego tak jak my nie mogliśmy kupić tego biletu całodobowego. I tu są toalety i prysznice, więc tam już nie będę wchodził, ale jest naprawdę spoko. Mapa campingu. Więc patrzcie, ile jest miejsc do wyboru. Niestety karty kredytowe są nieakceptowalne.
przygotujcie się na gotówkę. I tu jest aktualny cennik na 2023. Jeżeli będziecie jechać w kolejnych latach, możecie porównać, jak się cena zmieniła w poszczególnych pozycji. Jesteśmy tutaj, 23, dojechaliśmy do centrum, żeby zwiedzić najważniejsze punkty widokowe w Salzburgu. Krótki spacer, ale co tu więcej pokazywać, kemping jest świetny. Polecam, jeżeli będziecie planowali choć jedną noc w Salzburgu. Tu jest, z tego co widziałem w okolicy, jeszcze dwa inne kempingi, my byliśmy tutaj i muszę przyznać, jestem zadowolony. Więc jeżeli wy też planujecie być w Salzburgu, link do tego kempingu będzie w opisie filmu. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, Wojtek z Polska Zwiedza, hej! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.